stwierdziliśmy, że nie ma co się śpieszyć. Jak będzie ciepło i wilgoć, no to ona to nadrobi. Tak to wygląda. Teraz jadę jeszcze zasiać dwa przejazdy na drugą działkę. Lubię robić takie doświadczenia i sieję odmiany obok siebie po dwa przejazdy, aby mieć lepsze porównanie. Podczas zbioru będę widział może nie tyle co ważył wagowo, lecz po zbiornikach, jaka różnica w tonie pomiędzy odmianami. Wiadomo, przejazd na jedną stronę czy dwie strony. Po zbiorniku będę widział, jak to wychodzi. Na tym dużym polu sieję kukurydzę bezarkową, a na tym drugi rok kukurydza po kukurydzy, no więc tutaj musiałem zaorać, ponieważ tym siewnikiem nie dałbym rady zasiać to ściernisko bezarkową po kukurydzy. Tego to pole zaorałem. Zostało uprawione przed tymi deszczami, co spadły na początku maja, a było to jakieś 25 litrów, więc jakaś wilgoć jest w glebie. Lecz tak jak widać, mamy erozję wietrzną, troszkę nam ten piach tutaj wybiega z tych pól. Ale do niedzieli ma tak niby być, więc nic na to nie poradzimy. Jedziemy dalej na przejazdy. Tak jak tutaj widać, mam już zasiane od strony rzepaku MAS23M na przejazdy, MAS22R, no i tutaj MAS 29T. Tak
dzieje, nie wiem czy mnie będzie słychać. Jak tu nasiona. No zawsze jak się chce sprawdzić to na upartego nie widać. Dalej.